Powiedzę? Nie. Nie. Nie starczy. Ale za to antena dopasowana do częstotliwości. Czy tutaj Jarek jest lepiej? Tak, Jarek, ja ciebie słyszę tylko troszeczkę gorzej, dlatego że ten odbiornik jest słabszy, jeśli chodzi o tłumienie zakłóceń, ale dalej otwieram tu 5-9, Jarek. Przy okazji zaraz na grupę wrzucę, że na częstotliwości 26405 mamy kolejną stację zajmie, tym razem Jarek, bo na 415 urzęduje w tej chwili, wydaje się. Także myślę, że zaraz się będę spodziewać więcej stacji z Polski. Ja będziemy mogli rozmawiać jak najdłużej. Zgrzyli dzisiaj 5 miesięcy od samego rana, tej kiczy nie wobec jednej chmury, ale jeszcze jest zimno. Napływa do nas sucha arktyczne powietrze i w tej chwili temperatura w dzień to jest 12,1. Raczej więcej nie będzie, bo to w Polsce się zbliża 15, także już chyba więcej nie będzie. Także dzisiaj 12 stopni, ale w prognozie na jutro mamy 19. Wiadomo, że prognoza to przepowiednia, no ale niech by się sprawdziła. Proszę Jarek, Mike do ciebie. To znaczy tak, ja Oby, ja to słyszę, Jareczku, dzień dobry. O rany. Oryginalna antena Diamonda. To jest G5V, to 31 metrów z haczykiem. Ja tutaj zakłócenie mam bardzo duże, bo moja lokalizacja jest między portem wojennym, stacją marynarki wojennej, a akademią marynarki wojennej i oni wszyscy śmiecą. Ale wiesz, mam stację główną S590SG, który ma bardzo dobry system filtrów DNR. Tak, mam tam dwa zestawy filtrów z regulacją po 20 stopni. Także ja na tamtej stacji słyszałem się bajecznie, a na tej stacji słyszę się słabiej, bo wchodzą mi duże szumy, bo TS50 nie ma filtrów, ma tylko szumik, ja ten szumik założyłem, żeby mnie szumy nie zabiły. Jeśli chodzi o CD, to oczywiście antena prętowa, CD taka standardowa. Tyle, że ja zrobiłem sobie uziemienie do stacji, czyli piłem 4 rurki mosiężne z roga kwadratu metr na metr i od nich przewód 6 kwadrat, który uziemia stację, skrzynki antenowe i daje też jako uziemienie dla anteny, w sensie do pole odbicia. Mało tego, stosuję baluny, 1:1. Ten balon 1:1 bardzo ładnie wycina mi wszystkie prądy WC, szczególnie te niesymetryczne. Poziom zakłóceń to uziemienie stacji i założeniu tych balonów w tej chwili poziom zakłóceń mam na poziomie 5. Czyli to jest niebo a ziemia. Także ta G5V to jest bardzo dobra antena, ale bardzo kapryśna. Sposób jej rozwieszenia bardzo wpływa na jej możliwości i jej sprawienie się w różnych częstotliwościach. Generalnie na wszystkich się umie stroi sama siebie z SWR-em zbliżonym do 3.0, tak 2728, więc dopasowuje się skrzynką antenową. Jak to do ciebie, Jarek, doleciało, prawda? 161 Bravo Sierra, 163 i z tej strony 26 Oscar Sierra 303 pozdrawia, 73 Bruno.